Obecność lekcji religii w szkole to fenomen, z którym w debacie publicznej niezbyt sobie radzimy. I właściwe pytanie, czy szkolna katecheza jest dobrodziejstwem, czy strategicznym błędem Kościoła? Gdy chodzi o ten strategiczny błąd, który tutaj to sformułowanie padło, ja bym na to odpowiedział najpierw na zasadzie pewnego pytania, trochę paradoksalnego. Jeśli nauczanie religii w szkole jest czymś strategicznie złym, to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego wrogowie Kościoła na ten strategiczny błąd się godzą. Dlaczego, a może inaczej, dlaczego wrogowie Kościoła za wszelką cenę nie chcą dopuścić do tego, żeby ten błąd zaistniał, to znaczy, żeby nauczanie religii w szkole było. Bo jeżeli to jest błąd, to wrogom Kościoła powinno zależeć na tym, żeby Kościół w tym błędzie się coraz bardziej pogrążał. Tak było zawsze, kiedy walczono z religią w szkole, i w dawnych czasach i obecnych. Tymczasem, jeśli się usuwało religię w szkole, jeśli wrogowie Kościoła to robili, to zdawali sobie doskonale sprawę. Obecność nauczania religii w szkole jest bardzo ważnym elementem i kształcenia, i wychowania. Elementem, który stoi w oczywistej sprzeczności z tymi ideologiami, które głoszą ateizm, czy w formie wprost otwartej, czy w formie zawołowanej, ale robią to z całą premedytacją, uważając, że religia w szkole sprawia, że monopol jakiejś partii w tym momencie jest zachwiany. I jest to monopol zachwiany nie tylko w odniesieniu do uczniów szkoły, ale także do nauczycieli. Bo jeżeli katecheta jest także, ma status nauczyciela, to znaczy jest kimś równoprawnym wobec innych członków grona pedagogicznego i jego głos jest równie ważny i równie powinien być szanowany jak głosy innych nauczycieli. Więc walczyło się z religią w szkole właśnie dlatego, żeby był monopol partii w czasach PRL-u, partii, która miała w swoim programie marksistowskim przecież walkę z religią, bo religia to, jak wiadomo, opium dla ludu, czy jak chciał Lenin, gorzałka dla ludu. Więc trzeba było z tym walczyć. Teraz problem inny, czy, i to jest chyba istotna rzecz, czy religia w szkole załatwia wszystkie sprawy związane z przekazywaniem wiary dzieciom, młodzieży? I odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Nie załatwia wszystkiego. Powiem dalej, nie może załatwić wszystkiego. Szkoła jest pewną instytucją, która ma za zadanie przekazywanie dwóch zasadniczych spraw. Przekazywanie wiedzy i dalej wychowywanie w świecie pewnych wartości, o czym zresztą cytowane przeze mnie preambuły, zwłaszcza ta preambuła ustawy o oświacie, wyraźnie mówiły. Niemniej jednak szkoła w dużej mierze jest instytucją przekazującą wiedzę. W przypadku wychowywania w wierze i do wiary coraz bardziej głębokiej i odpowiedzialnej, naturalnym środowiskiem poza domem jest parafia. I dlatego też obok nauczania w szkole muszą być także przy każdej parafii. To jest pewien model, do którego zachęcamy duszpasterzy, żeby przy parafii tworzyły się różnego rodzaju struktury dla dzieci, dla młodzieży, które by służyły właśnie temu przekazywaniu wiary jako
czymś, co naturalnie, czym naturalnie parafia żyje jako tak. I dlatego też tak ważną rzeczą jest, żeby przygotowanie do pierwszej komunii świętej, także do sakramentu bierzmowania, oprócz tego, czego się naucza w szkole, miało także swój wymiar parafialny w strukturach parafii, tej wspólnoty, która jest, można powiedzieć, najbardziej podstawową strukturą funkcjonowania Kościoła. Źle jest, kiedy wiemy, bo to jest właśnie problem, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, że jakoś tam jeszcze na lekcje religii w szkole chodzą, nie wybierają owego nic, czy etyki nawet, ale trudno ich dostrzec w normalnie funkcjonującej parafii, trudno jeszcze gorsze dostrzec ich jako uczestników niedzielnej mszy świętej. To jest ogromne wyzwanie dla rodziców, dla domu, dla wspólnot parafialnych, ale także wyzwanie do tego, jak funkcjonuje nauczanie religii w szkole. Bo ono jakoś powinno przygotowywać i pomagać do większego zaangażowania, gdy chodzi o życie parafialne.